Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, kupiłem sobie wspaniałą Mazdę RX-7, stuningowałem do maksymalnego poziomu tuningu osiągów i dzisiaj będziemy robić nią wspaniałe drifty, wspaniałe wyścigi drag. Zapraszam serdecznie. Dobra, mówicie, Lucek, zmienię na ten spoiler, bo wyglądasz jak kupa gówna. Okej, zgadzam się, zmieńmy sobie spoiler, znaczy kolor, okej? Na jakiś inny. Co my tutaj mamy? Metalik, sralik, zielony? No dobra, niech będzie sobie zielony, ale wtedy byśmy musieli machnąć na zielono felgi. A jak to będzie razem wyglądało? Tego nie wiemy. Okej. No dobra, niech sobie będzie. Pewnie i tak powiecie, że to jest kupa gówna. No ale cóż, starałem się. No dobra, już sobie trochę potuningowaliśmy, pięknie. Moja Mazda jest naprawdę bardzo szybkim wozem. Ktoś słusznie zauważył, że ja wybieram samochody z filmu Fast and Furious. Dlaczego ja to robię? Ze wszystkich i wściekłych? Nie wiem, tak jakoś mi padło na łeb i tak sobie wybieram, ale wcale jakoś niespecjalnie nie patrzę na listę samochodów i sobie ich nie wybieram, tylko tak po prostu jakoś myślę, a Mazda RX-7, a Mitsubishi Eclipse, a Nissan Skyline i tak sobie gram. Drift. Zaczynamy drift z Fordem GT, Fordem Mustangiem GT, Pontiaciem. No właśnie, to jest właściwie pierwszy drift w Mazdzie. Myślę, że będzie ciekawie? Oj. Ten samochód jest przyczepny, cholera, strasznie. Ale damy radę chyba. Ręczny, jakiś ręczny. O dobra, już wiem. Okej, super. I... O, fuck. Udało się. Ślicznie, Mazda, pokaż co potrafisz. Ależ ładnie nam to idzie, drodzy państwo. Ja w duecie z Mazdą RX-7 mógłbym tutaj jeszcze trochę potuningować lepiej na ten drift, jakiś tutaj chip tuning zrobić. Trochę więcej mocy potrzebuję na niższych obrotach, zdecydowanie jest jej za mało. Trochę mniejszej przyczepności na tył, zdecydowanie, coś tu trzeba pozmieniać. Kurczę. Nie no, ale tak będzie w miarę tam jakoś dobrze. To jest pierwsze okrążenie, już jestem pierwszy. O, ależ ładnie. Ja zdecydowanie bardziej wolę te drifty, gdzie się jedzie gdzieś tam w górach, niż te takie na jakichś parkingach czy gdzieś. To są w ogóle parkingi, kurde. Ale i tak, wydaje mi się, że Eclipsem lepiej tutaj sobie radziłem. Może dlatego, że tam ten tuning jakoś podkręciłem lepiej na właśnie drifty. Chociaż i tak z tego mojego tuningowania się wszyscy tylko i wyłącznie śmieli. No ale ja się tym nie przejmuję. Powiem wam szczerze, że jeździło mi się dużo lepiej właśnie już po takim moim tuningu. Więc to jest najważniejsze. A to, że komuś się tam nie podobało, że tam był Eclipse jednak słabszy niż powinien być, no to już mnie to tam nie interesuje. W ogóle Eclipse powinien gorzej driftować, no bo ma napęd na 4 koła, a Mazda RX-7 ma na tył. Tak czy inaczej Mazda ma... O kurde, jak władowałem tu wszystkie te części tuningowe, to jest naprawdę szatan, masakra. To już jest chyba w ogóle maksymalny tuning w tej grze i w zasadzie powoli zbliżamy się do jej końca. 2000 gotówki, wybieramy sobie sponsorów. Okej, teraz warto zwrócić uwagę na to, co ja lubię. Dragi, drifty, dragi, okrążenia. O nie, to ja biorę tego Konga? Tak, bo mamy tutaj stiltik, sprint i drag. Świetnie, jeszcze tu w okolicy mamy gdzieś drift, to sobie do niego pójdziemy. Zobaczcie na to. Pięknie się drze. Tutaj mamy StreetX. Zobaczymy może jak Mazda sobie poradzi na StreetX, co? Co wy na to? I tutaj wjeżdżamy w te zadupie. Okej, i startujemy. 2000 gotówki za wygraną. Pamiętamy moi drodzy, że jeszcze czeka nas kupno Skyline'a i tuningowanie go. Ale to spokojnie, na razie bawimy się Mazdą RX-7. Wow! O! O Jezus, jak ten wóz pędzi. Trudno go tutaj ogarnąć, ale myślę, że dam sobie jakoś radę. Dobra, i rozpędzamy się. Oj, zdecydowanie więcej mocy ja tu potrzebuję na tych niższych biegach. Na dwójce i na trójce. I zdecydowanie te biegi powinny być najdłuższe. Jedynka króciutka, dwójka i trójka najdłuższe. Będziemy musieli to wszystko, moi drodzy, sobie tutaj pozmieniać. Okej, już trzecie okrążenie. Aj! Czy uda mi się pokonać moje okrążenie, mój czas na okrążeniu? Wątpię, bo brakuje mi tutaj także przyczepności. Będę musiał tutaj podkręcić trochę docisk aerodynamiczny. Albo coś z zawieszeniem pokombinować, nie wiem. Ale ten samochód zdecydowanie za bardzo go rzuca, ten samochód. Oj, trochę się o ścianę obijam. Nie jest to jeszcze to, co bym chciał osiągnąć, ale spokojnie. Wszystko sobie tutaj też potuninguję, to nie ma sprawy. O, ktoś tutaj dużo szumu i dymu narobił. A, bo ja kogoś doganiam już od tyłu, prawie zdublowałem. No dobra, czas jakiś tam mam. Myślę, że mógłbym osiągnąć lepszy z tym moim ciekawym tuningiem. No i dobra, chodźmy zrobić ten mój wspomniany tuning. Zobaczcie, jak samochód ładnie wypuszcza z siebie dymek. Nie wiem, czy to dobrze widać. Widać chyba ok. Chodźmy sobie do warsztatu i na tuning. Zobaczmy. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od driftu. Okej. I wybieramy sobie drift. Przód damy do dołu i damy wszystko na maksa tutaj. Nie wiem dlaczego, ale po prostu tak damy. Dobra, i teraz damy sobie tak, żeby mocno skręcał. Okej. Teraz chodźmy na maksymalne przyspieszenie i dajmy do tego dwójkę i trójkę jak najdłuższą. Trójkę trochę dłuższą. O, myk. Teraz front force dajmy na max, ciach i tutaj jest, jak to się nazywa? Przyczepność opon. Brake, dajmy bardziej hamulce na tył. I tutaj poprawiamy sobie wtryski. Pyk, pyk. No i dobra, nitro dajmy na to, ale to i tak jest nieważne, Bo przecież co? No nie mamy nitra, po prostu w driftach. Chodźmy zobaczyć teraz, jak Mazda spisze się na drifcie. Mamy tutaj niedaleko jakiś. I myślę, że teraz powinno być dużo lepiej. Na pewno tą dupkę powinno lepiej tutaj zarzucać. I te ślizgi będzie się tutaj ładnie robić. I będą wysoko punktowane. Przynajmniej mam taką nadzieję. Wow, ale zawiasy, widzieliście to przez chwilę? Mamy tutaj Toyotę Supra razy 2 i chyba Hondę jakąś. Nie, to jest Eclipse i Toyota Supra. Oj, znowu przejechałem babkę, cholerka. Zobaczcie, jak pięknie, ojej. Ej, naprawdę jest dużo lepiej, teraz tą dupę zarzuca pięknie, po prostu cudownie. Zobaczcie na to, to jest coś niesamowitego. Wow, ależ przepiękny drift. Naprawdę bardzo łatwo teraz jest ten samochód opanować na tym drifcie. Ej, kurde, no trochę trochę tutaj przesadziłem. Ale teraz jest naprawdę dużo lepiej. Teraz to bez hamulca można tu driftować, elegancko. Moi drodzy, zobaczcie na to, co tu się dzieje w ogóle. I czy pokonam ten... patrzcie, co się dzieje, jak pięknie. Ależ cudownie, to jest to. Dobrze, że nie widzicie mojej miny, bo mam normalnie takiego banana na ustach. No to jest szanowni. Dziwnie to zabrzmiało, banan na ustach. Czy tak się mówi, no nie? Ale w niektórych środowiskach różnie to można odebrać. Dlatego na Stritixa też muszę tak zrobić z tymi długimi biegami, z dwójką i trójką, bo to jest po prostu to. Jedynka, ruszamy, od razu dwójka i na dwójce cały czas normalnie odcięcie. No dobra, no to chodźmy na następny wyścig. Okej, wiecie co, może nie wyścig, a zrobimy sobie tutaj pojedynki. Bo wiecie co to jest za te pojedynki tutaj, za outruny? Na ostatnim poziomie, jaki mam właśnie teraz, dostajemy bodykit poszerzający. Ojej, ale mi idzie coś nie za specjalnie. Więc jeśli sobie tylko tutaj pokonamy tych kilku czy kilkunastu gości, to będziemy mieli gwiazdkę, po której tam wykonaniu dostaniemy do odebrania szeroki bodykit. I ja mam go zamiar użyć w moim Eclipsie. Sprawdzimy przy okazji, czy jest to ten sam bodykit dostępny w Need for Speed World. No dobra, ten gościu mi tu nie odpuszcza. Zobaczymy, co zrobi zaraz. Gdzieś się tam rozbił. Kurczę, mogłem to wykorzystać. O nie, jednak się odwrócił w ostatniej chwili, ale jest w tak gównianym miejscu, że nie mógł się stamtąd wydostać. No dobrze, no to chodźmy sobie teraz na autostradę. Na autostradzie ja znam naprawdę fajny sposób, żeby tych gamoni tutaj załatwić. Tutaj mamy już kogoś. Jest. I znowu Infinity. I wiecie co? Ojojoj. Czekajcie. O, właśnie, na razie. Niedobry jestem, co? No dobra. Tutaj mamy kolejną ofiarę, ale z nim sobie damy spokój, bo w mieście jest ciężko ich zgubić. Znowu Infinity, tak? Tak jest, Infinity. No to co, ta sama sztuczka czy coś innego? Ups, ups, ojojoj. Jak ty jeździsz, kobieto? Ojej. Koniecznie chcę zdobyć tego bodykita, naprawdę, za wszelką cenę. I jeszcze weźmiemy sobie Eclipse'a i... A znowu Infinity, o Boże. Weźmiemy sobie Eclipse'a i włożę mu te dobre części. To samo na tym poziomie. Ups, przepraszam, nie wiedziałem. Ojej, ojej. A, już przyspiesza, już coś się dzieje, ale, dawaj, kurde, no tyle mi brakowało, żeby wygrać tego trudno. I gaz! Jest, coś odblokowałem. Ale to jeszcze nie jest bodykit, bodykit jest na końcu chyba. Nie ma lekko, moi drodzy. No, zaczął mnie już tutaj doganiać. Zjadę sobie tu. Jedzie za mną. Cholera. O! O kurde, ale pięknie. Jest, pojechał w inną stronę, w inną drogą i już nie wie, że nie może dalej jechać, żeby mnie dogonić. A jednak się nie poddał. Jednak za mną tutaj skręcił, zobaczymy. Ej, słuchajcie, no naprawdę, jakoś sobie tutaj poradził. Idzie mu naprawdę dobrze. Trochę tam oszukiwał, bo tak nagle zaczął przyspieszać super bardzo dobrze. Więc... trochę to dziwnie wyglądało. Ha, ha, ha. I... jest! Wspaniale! Kurczę, trochę tych wyścigów tutaj narobiłem, ale trzeba je wszystkie dokończyć. Trzeba odblokować ten wspaniały bodykit. do Mitsubishi Eclipse. Tam na górze coś się rozwaliło, się wystraszyłem. Oh yeah. Jeszcze tutaj nie robiłem dla tej Mazdy tuningu, ale ona i tak już sobie wystarczająco dobrze radzi. No szkurde, spadaj stąd, koleś. I następny, co za... za paprochy, kurczę. No jaki paproch, kurde. Następny, golfiarz 1. Na razie, palanty. Golfista. No nic, mamy drugie okrążenie, jak widzicie Mazda idzie całkiem dobrze. Nie wiem czy będę tutaj... Jezus! Coś tutaj jeszcze poprawiał w niej, no jest za dobra po prostu, żeby ją tutaj jakoś ulepszać. Trzecie okrążenie. O! Trochę przesadziłem. O! Prawie by mi taki fajny nawrót wyszedł, ale nie wyszło. A tutaj? No tak sobie. Tu lepiej ręcznego nie używać, jak ja przed chwilą. Lepiej po prostu sobie puszczać gaz albo hamować hamulcem nożnym. Czasami tam można sobie pozwolić, ale rzadko. Kurczę, ta Mazda jest naprawdę szatan. Zobaczcie, jak szybko pokonuje te wszystkie zakręty. Dramat. Jak dużo kasy dostałem. O kurde, ale... dał na gaz normalnie nitro i w ogóle chciałem nieczystą zagrywkę tutaj zastosować, ale on się sam widać tutaj dobrze umie rozwalać, więc nie będę mu w tym pomagał, bo mojej pomocy w tym nie potrzebuje. I 300 metrów załatwione, 400 więcej gotówki w banku. Ej, tutaj mamy kolejną ofiarę. Chodźmy się z nim zabawić. O nie, ja nie będę się z nim zabawiał. Ja tutaj mam drift, ukryty drift za $4000. Oh yeah, oh yeah. No dobra. Uwaga, ależ pięknie. O. Co ta Mazda robi, to jest normalnie szok. Zobaczcie jak pięknie, no nie. Oh yeah, oh yeah. Od razu 60 000, a nie. Mogę jeszcze bardziej te pobocza robić, mogę robić wszystko z tą Mazdą. Ona jest tak teraz łatwa do driftu. Jest po prostu idealna. O, trochę przesadziłem. Ale to nic, już w zasadzie nic nie muszę robić. I tak wygram, prawdopodobnie. Bo oni sobie coś tam po 2000 tych punktów zdobywają, więc to nie jest naprawdę dla mnie konkurencja w tym momencie. A już na pewno nie dla mojej Mazdy. I Benz 202 000 punktów. Nie wiem czy to dobrze, czy to źle. Myślę, że poszło mi w miarę ok. Kilka razy tam punkty straciłem. Fajnie, znalazłem ukryty drift. Mam kilka gwiazdek do wykonania. Najpierw porobię sobie wyścigi, a przyjemności zostawię sobie na koniec. Na dzisiaj to tyle. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia, na razie. Hej!